Przed nami wyjątkowa osoba, młody duch, młody głos. Weronika. Polacy! Młodzieży! Wiecie, jak jest ważny wasz głos dzisiaj, tutaj, w Polsce! Czy widzicie, co robią z waszymi rówieśnikami, z waszymi dziećmi, media? Przyklejają im plakietkę lewicowej wrażliwości! Zakrywają miłością do jednej strony wojny, a pragną rzezi drugiej strony! Co to ma być? Co to ma być? Korporacje są jak kameleon. Z jednej strony wspierają barwami narodowymi Ukrainę, a z drugiej korporacje to jest takie firmy takie jak Sinsay, tak jak KFC, Hasbro, Kinder, dalej są w wrogim państwie tego narodu, które są w konflikcie zbrojnym. Mówią, że to my jesteśmy w bańce informacyjnej, że to wschód jest w bańce informacyjnej, a jaki jest zachód? To jest taka wielka przestrzeń, wiecie? Jak oddalicie się za daleko? Zobaczycie mur! Zobaczycie tam wszystko! Zobaczycie mur, który jest zbudowany z krwi i kości tych, którzy chcą wolności, którzy chcą prawdy na postumentach! Z waszymi dziećmi, z młodzieżą, co robią na zachodzie. Zobaczcie, jak się zachowują tam ci ludzie. Widzieliście, byliście kiedyś w Berlinie może na przykład, jak ci ludzie, jak ci młodzież, ubrana w wszelkie subkultury, siedzi na tych materacach zaszczanych i krzyczy hasła wojenne. Takie jak, pamiętacie to hasło wojenne, 43, 44, kiedy mordowali nas, Polaków. Takie hasła. Właśnie one, które niszczą naród polski. To nie jest interes narodu polskiego. To jest interes Zachodu. Dlaczego my działamy w interesie Zachodu, a nie w naszym interesie? Zastanówcie się. To wasze dzieci mogą być kiedyś jak oni. Chcecie tego? Chcecie tego? Nie! 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 To nie jest nasza wojna. To nie jest nasza wojna. Oni chcą krwawej rzezi. Oni chcą igrzysk. Zachód chce igrzysk. Zachód tego chce właśnie. A my chcemy pokoju. Chcemy pokoju. To nie jest nasza wojna. To rządy wywołują tę wojnę. Imperialiści. Niezależnie, czy to jest Putin, czy to jest Biden, czy to jest Vucic. Niezależnie.